A najdroższa to są... Te czarne. Czarne kury, nie? Ja mam taką czarną właśnie na ten, na cukier jedną. A to nie jest na cukier, to są na lody, nie? Pucharki. Pucharki takie, no. Raczej na cukier, trochę małe, ale... No bo na pewno pokrywki nie ma, prawda? Nie. 250, murany. No nie ma pokrywki, dlatego tak mi się wydaje, że to pucharek prędzej na lody. No. O, dzisiaj się nachodzicie. Tyle stoi sprzęt. Jest dzisiaj. Nie chcę pokazać, są takie ładne. Te. Mi się bardziej ten kolorowy podobał, ten taki z niebieskim. Może coś będzie. Tukan. Tukan, no. A to tukan. Ty też jest tukan. Też pytaj. Albo pelikan. To jest pelikan, tak. To jest pelikan. No. Tukan był ładniejszy. A kogucik poszedł. Nie ma. Kogucik, tak. Nie ma kogucika. Od wyczochrany. Od wyczochrany. Za pelikany? Trzy. Za pelikany ile? 200 za sztukę? Łapki. Dużo łapki mówię. Już nie mam miejsca. Ale są to takie szufladki do tego, nie? Do kółek. Tak, bym musiał ci szafkę jeszcze wyskrobać. Szkoda, że same nie jest. To są takie malutkie. Takie fajne. O, to można byłoby szafeczka szafeczkę zrobić. No, to tego jest. Bardzo ładne. Tutaj jest towar. Wszystko tu jest. I odsadził wszystko. To jest ładna kołyska, jest, nie? O, krzyżyk znalazłem. No, taki trochę, powiem ci, duży. Dobry. Jak miecz poszedł? Fajne, nie? Tak. Ten z moją ostatnio poszedł. Tak. Gosiu na inscenizację pojechał. A tu mam nowe. A to wszystko tego sąsiada. On nie wiem, maniak jest totalny. Ale i też to spójrz na to tak. Trochę wymiękł, jak dostał pieniądze ostatnio. Aha. Tu mam. To jest francuski szas pod oryginalny, tylko ktoś durny dziurko przywiercił. Z numerem, ze wszystkim, nie? Mhm. To jest lufa, tak samo, z tym wszystkim, nie? Z cechą, ze wszystkim. Ktoś próbował kolbę dorobić, zamek do tego mam wszystko i... Ale on wymiękł w ciągu tygodnia. Pan filmik co robi? Tak. To? Na YouTube'ka. Aha. A to świeży towar, o. Świeżutki? Nie, bo razem z busem przyjechałem, z nowym towarem. Aha. Super. Książek i chleba się nie wyrzuca. To ma znaczenia i to są czechosłowackie. Mhm. Robisz sobie tam ten spot o tym, o giełdzie w Opolu? Tak. Nagrywamy już od jakiegoś czasu. Chyba będzie z rok. Myłem jeszcze wczoraj je w nocy, bo były całe obsrane od gołębi, za przeproszeniem. W jakiej cenie takie butelki? Mam tego tyle, że po 3 złote puszczę. Po 3 złote? Nie, jeden to wezmę 4, ale wyjdźmy to po 3. Okej. Oj, tu korniki buszują. Tu można zobaczyć na YouTube'a, fajna rzecz. Fajna skrzynka. Już idę. Tak, tam jest druga. No nie, bo w dobrym stanie to musiał więcej, ale tak mówię, to 5 zł, nie?
Pewnie, żeby trzeba w domu podłubać, odrobaczyć. Do czego to służy? Do koszenia zboża. Tam jeszcze z bolcami. Do koszenia? Tak. Chodziło o to, że tu jak masz kosę, nie? No. Tu masz kosę w ten sposób. Tu przyjdziła kosa. Aha, w tamtą stronę. Aha, okej, okay, dobra, dobra, tutaj było kosisko. Okej, okay, bo właśnie. Wiem, bo kiedyś kosiłem. Niekompletne, dlatego. Z zawodu ten. Z tym leśnikiem kosiłem w lesie. Aha. Masz kosę. No. I jak kosiłeś, to zboże kładło się. Tak, ładnie tak. Okej. Okay. Słuchaj, no. Teraz termiczny żyrandol też bardzo fajny, ale nie mam jak on stan. Właśnie tak go wypatrzyłem. Ty, taki u mnie był. On nie ma tych, nie ma kloszy. Nie ma kloszy, no. Ładny się wypalił. On bardzo fajny jest, tylko nie mam go wystawić. Nie ma kloszy. Ja miałem identyczny w domu. W bloku myśmy mieszkali. Teraz mam w domu, to mam już. A ile ten żyrandol? 35 zł. 35 zł? No, w normie. Teraz nie mam. Ale klosze, kurde, znaleźć to będzie. Mam do oznaczenia to wszystko, nie? Ale ja wam coś powiem. Wy wszyscy się znacie, tylko naklepcie mi kosę. A my klepiemy biedę cały czas. Najlepsza kosa to jest taka zemdlejała. Ten? Nie. A zresztą nie ma. Zmiennych garków już nie ma praktycznie. Na tej te ładne. Miałem gdzie 20 parę garów. Skośnej. No to zaklepać. To dwie tych. Jak jest skośnej? Garki już nie idą, tylko pustka na ozdobę, nie? Ciekaw, czy to nie jest skrzynka jakaś obozowa? Cienką stroną wali. Tak mi się wydaje. Takie kosy, żebyście ani w życiu nie mieli. Bez problemu. Lecz nie problem. No. Nie, to stara babka. Wszystko było różne. Też tu jest bicie w boku. Wątpię. Tu jest boku. Na cięcie. To jest ziemi, gdzie ile pan jest wyjał? Nic nie biorę. Tam lepiej umie klepać. To jest przypadkowo to rzucone? To było do golenia. Umie, robię to, ale mądry z tego taki wspaniał nie jest. Ale umie to zrobić. Męczę się męczę i się podczyniło wtedy. Teraz się nie podczyniło. Ale ładna ta. W jakiej cenie ta butelka? Pozdrowionka dla Kaniowskiego. Słucham panią. Mówię, że to ktoś sobie na tułowicach na talerzu, farbami sobie na... Widzisz? Mhm. Widzę, czy to jest namalowane farbkami, nie? To nie jest wypalane, nie? Nie jest, tylko jest na tego pana, nie? Ale ładnie. Piękna kolekcja z zwierzętami. Nie, maskę miałem jeszcze tą zieloną chyba. Nie, tak, ale czarny z deser. Tak, czarny z deser. Chciałabyś zobaczyć? Koło? Mhm. Opisycznie.
Lecę tam, bo tam są fajne wagi. To zostanie teraz. Ale szkło. Co ty? Nie. Nie, nie, nie. Ale bardzo podobne jest. Bardzo, tak na wzór. Tam się ten wazonik, widziałeś go? Ten tam ten głowica, nie? Mhm. Nie typowy, ładny. Nie typowy jak na głowicę. Może to tu, może nie tyle. Fajna podkowa. Telefon dzwoni. Nagram z drugiej strony, bliżej, do 15 kg. Żona. O, może jakieś ciekawe łóżki? Jest tutaj coś, coś jest. To jest fajne. Słodzisz i cukier ucieka. No, ciekawe. No to zaparzacz. To jest ciekawe. Zaparzacz sobie. Fajne? Dobrze nie zeszło. Tu jest pogrzebał. Zobacz jakie samochody. Wow. No prawie 40 lat, ale powiem panu, że jeszcze nigdy się nie spotkałem z tym, żeby Hepra robiła takie świeczniczki. Trzy. Ten i jeszcze jeden taki piątkę. Nie? To z Niemiec przywieziony, nasz nie, polski, tak? Nie. Kupione gdzieś tam na domu, na chacie. To byłem pewien, bo tam było trochę niemieckich rzeczy, że to z Niemiec. Aha. W latach już 70. musieli robić takie. Bony towarowe się pamięta. No, ja. I nos przyklejony w peweksie do szyby. No, to się pamięta, nic tego. No. Po, tak, dokładnie. Klocki Lego pooglądać. No. Kolekcjonował pan lampy? Nie, to ojciec mi umarł rok temu, się muszę tego pozbyć. A w posiądzu mam 3000 sztuk. O kurde, tak mówię, takie okocieszki, jak to Ania mówi. Jest tego... Na tym targu to komuś nosił. Muszę się tego pozbyć, bo mam cały pokój, 20 metrów. Nie mam jak się ruszyć, nie mam gdzie spać. Takie życie pasjonaty.
to jest pasjonarstwo, ale był ukierunkowany w jednym kierunku, ja to zrozumiał, nie? Nieraz muszą tu kaczki, dzwonki, nie? Aha. A tu jest wszystko. W domu jak muzeum, ale piękne rzeczy i każdy pewnie coś fajnego dla siebie znajdzie. Nie, to jest nie. Goły, wesołe. Można iść. Same do sama. Tylko kółko zrobimy. Ale bransoletka taka filigranowa, nie? No. Grubo złocony podwójnie, nie? Tak. Zobacz, do z tyłu tak jest. Coś pięknego. Paluchy mam brudne. Na to nie patrzcie, bo tutaj. Teraz złoto, nie? Mhm. Ile taki zegareczek? 4,5 stówki. 4,5 stówki. Żaden pieniądz za takie dzieło. Coś pięknego. Tu mam odłęczę. 250. Sejko, piątka, automacja. Poliot. Na chodzie ten zegareczek jest? Tak, tak. Tak? Dwa są na chodzie. Gdzie on jeszcze ma? Nie ma ten dom. Przedwojenny. Serio pusty. Czy będzie widać? No poczytaj. Chyba widać, no. Widać postać, no. Cześć, gdzieś tu widać? Mhm. Jeszcze tamty jest fajny, ten z koziołkiem. Te cztery w ogóle są, nie? To jest monogramami, nie? A w jakiej cenie? 700, te pod 450, to są 19-wieczne, nie? Mhm. A ten duży? Ten 750. 750. Chińska łyżka, duży. A ktoś tam zaglądał? Daj to bliżej tutaj.
Kufelki też ładne. Piękne. Aż sobie odwrócę. To drewno. To jeszcze mm-hmm. jest ten. To są Kurowickie. To jest Kurowicki zestaw, tak? Ten zestaw i kile? Czarny. I pani co, bo to tak, to jest chodzic, co pani prawda? Nie, to jest Kurowice dwa pisa. Chodzisz, tak, to jest chodzic. Kurowice to jest to. To. Tak, tam jest do tego 6 filiżanek i 6 talerzyków. A do tego jest też talerzyków, tyle co filiżanek. To jaka cena tego? Ten sprzedam za 120 zł. A tutaj te tułowice w jakiej cenie? Znaczy nie wiem, bo tak, jeżeli bym miał sprzedawać pojedynczo, to 190 zł za sztukę tego zostało, a całość 950. Całość 950. 6 filiżanek, do tego jest wyciągnięte jedno. No. Ale zestaw na 6 osób.